Dzień jak co dzień staję z łóżka, patrzę, znowu coś nie działa. Tym razem bot na Discordzie nie wyświetla profili Steam. Sprawdzam, dyno, faktycznie nie działa. Ale wchodzę na stronę i nie działa prawie nic, co jest ze Steam związane. No to myślę sobie, coś się stało z kluczem API do Steama. Więc loguję się na swoje konto Steam, by zobaczyć ten klucz i ewentualnie wygenerować nowy. A tam czerwony alert. Moją pierwszą reakcją było takie, no co jest kurwa, ale potem zaczęli się śmiać, wiecie. Steam ma swoje humorki, ależ aż tak? Wiedziałem, że nic złego nie zrobiłem, dlatego obstawiałem, że ich algorytm się po prostu pomylił. No ale w treści alertu było, że w skrócie napisane, że wstawianie podejrzanych linków. I tutaj już mi się lampeczka zapaliła, bo Paulinka zauważyła jakiś czas temu, że na grupie, jak wstawialiśmy link do naszej strony w komentarzu, w odpowiedzi dla kogoś, to czasem nasze komentarze znikały, ale nie zawsze. No i tak obstawiałem już wtedy, że Steam oflagował naszą stronę jak nic, jako potencjalnie niebezpieczną. Ale swoją drogą nie wiedziałem, że taki ban społecznościowy daje też automatycznie wag bana. Więc podsumowując, ostatnie co zrobiłem przez kilka tygodni, to wstawiałem na naszej grupce wydarzenie o questach. I dodawałem komentarz pod spodem, żeby gracze mieli łatwiej przejść na stronę z questami, bo nie wiem czy wiecie, ale w wydarzeniach nie można dawać linków. No więc pierwszy komentarz pod wydarzeniem, link do questa i finito. No i dalej napisałem do supportu Steam i wyjaśniłem im, o co chodziło. Napisałem, że tam wstawiałem linka do questu, bla bla bla, przez to, że nie były wspierane linki w wydarzeniach. No i tam opisałem, że strona zawiera logowanie przez Steama w PHP. To nie jest jakiś phishing czy coś. Potem gracze dodają trade linka i mogą wykonać parę questów, za które tam będą dostawać nagrody. No i setki graczy, no bo was dużo jest w tych questach, nie miało żadnego z tym problemu od wielu miesięcy. I nie wiem o co chodzi. No ale jeśli wstawianie linka do mojej strony łamało regulaminy, pomimo że wszystko tam jest legitne, no to nie będę tego robił, jeśli to faktycznie łamie regulamin. No i następnego dnia dostałem odpowiedź, że nasz system oznaczył twoje treści jako podejrzane, to spowodowało zablokowanie konta przez administratora, żeby się upewnić, czy właściciel to jest faktycznie on. No i tam zweryfikowaliśmy, że ty to ty i że wyłudzanie informacji, oszustwa to coś bardzo, co staramy się rozwiązać, przykro nam, że twoje konto zostało przez pomyłkę oznaczone. Alert dotyczył konta, został usunięty, powiązane treści przywrócone. Jeszcze raz przepraszam, mam problem, daj znać, jeśli masz inne pytania. Uderzając w ziemię w biegu. O kurwa. No i taka była to moja historia z banem od Steama. Uważajcie, co wstawiacie w komentarzach, bo taka brygada istnieje od 2015 roku. Jesteśmy w Google bez problemu do odnalezienia, ale nagle teraz zaczął być jakiś problem. Ech, Valve.